Nie śmieć, segreguj albo płać. Mandatem w wysokości nawet 500 zł mogą ukarać strażnicy miejsca osoby, które mimo złożenia takiej deklaracji nie segregują odpadów. Podobna kara może czekać tych, którzy w ogóle nie złożyli deklaracji śmieciowych. To efekt zmian w prawie, na mocy których strażnicy zyskali nowe uprawnienia. Tarnowska Straż Miejska, jak również inne straże miejskie w Polsce, te uprawnienia nabyły od 4 września. Natomiast to wszystko, co się działo przed 4 września, czyli te uprawnienia mandatowe w tym zakresie, były możliwe. Do realizacji przez funkcjonariuszy policji. Bo ja otrzymuję dziś komunikaty od kolegów komendantów, którzy z kolei rozmawiają z mieszkańcami ościennych gmin, gdzie nie ma Straży Miejskiej. I pojawia się wtedy pytanie, co w takiej sytuacji, jeżeli nie ma Straży Miejskiej, nie ma Straży Gminnej, na takie zachowania będą miały miejsce. Wtedy należało będzie się zwrócić z tym do funkcjonariuszy policji. Znowelizowane przepisy obowiązują od 4 września, a równie wysokie kary grożą także za inne wykroczenia związane z pozbywaniem się odpadów. Kiedy ktoś nie złożył deklaracji śmieciowej, kiedy poświadczył nieprawdziwe informacje w deklaracji śmieciowej co do osób, które zamieszkują na terenie nieruchomości, kiedy nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów. I jest jeszcze jedna ciekawostka, kiedy posiada kompostownik, który co do zasady zwalnia go z pewnej części opłaty. Eee, I taką deklarację składa, że posiada kompostownik, a okaże się w drodze kontroli, że kompostownika nie ma, bądź okaże się, że ten kompostownik nie służy tylko do kompostowania odpadów biodegradowalnych, ale znajdują się tam również inne odpady. W miejscowościach, gdzie nie ma Straży Miejskiej, podobne uprawnienia mają funkcjonariusze policji i to do nich należy zgłaszać przypadki łamania prawa. Jak przyznają mieszkańcy, świadomość dotycząca segregacji jest coraz większa, ale wciąż jest dużo do poprawy. Staram się segregować śmieci, odkąd pojawiły się na osiedlu pojemniki do segregowania śmieci. Niestety nie jest to segregacja pełna, nad czym ubolewam, ponieważ brakuje na osiedlu pojemników do segregacji szkła. Niestety nie wszyscy sąsiedzi segregują śmieci. Zachęcam każdego do segregacji odpadów, bo ma to służyć nam wszystkim. To nie koniec zmian w prawie mających sprawić, by walka ze śmiecącymi była skuteczniejsza. Trwają prace nad przepisami, na mocy których udowodnione wyrzucanie odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi, np. w lasach, będzie zagrożone karą w wysokości do nawet 5 tysięcy złotych. Każdy z nas może pomóc w walce z nielegalnymi wysypiskami. Jeśli podczas spaceru zobaczymy tego typu składowisko, można zgłosić ten fakt korzystając z coraz popularniejszej aplikacji pod nazwą ekointerwencja.